List do Filipian, rozdział trzeci. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Paweł przypomina Filipianom, że powinni się zawsze cieszyć w Panu i też sam był dla nich tego najlepszym przykładem. Kościół Filipi zaczął się po tym, jak Paweł z Sylasem zostali niesłusznie zatrzymani, wychłostani, wtrąceni do więzienia. Pomimo tego cieszyli się, śpiewali w celi, chwalili Boga. I właśnie potem nawrócił się pierwszy mieszkaniec Filipi, strażnik. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Pies był dla Żydów symbolem niemoralności seksualnej, bo psy nie mają stałych partnerów i kiedy suka macieczkę, to każdy pies się do niej zabiera. Także pies był symbolem nierządnika świątynnego albo też człowieka, który przechodził od wiary, do jakichś osobistych korzyści. Tutaj użyte jest dokładnie to słowo przetłumaczone jako obrzezywanie, urzezywanie. Widać, że Paweł naśmiewa się z tego przywiązania Żydów do obrzezki. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Najważniejsza jest zmiana ducha, której dokonuje Bóg, a nie zmiana na ciele, której dokonuje człowiek. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Paweł pokazuje swoje dziedzictwo. Jeśli by ci wszyscy, którzy bronią teraz przed nim obyczajów żydowskich, porównali się z nim, no to musieliby stwierdzić, że daleko im do tego, co miał Paweł, no, zarówno jeżeli chodzi o jego pochodzenie, jak i sposób, w jaki zachowywał prawo mojżeszowe. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako śmiecie, to dosłownie gnój, czyli odchody i odpadki. Tak Paweł określa wszystkie swoje wysiłki, całe zachowywanie prawa w porównaniu z tym, co otrzymał, kiedy wierzył w Jezusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Wszystkie jego osiągnięcia nie mogły zjednać mu przychylności Boga. Ta sprawiedliwość, która znajduje uznanie w oczach Boga, jest właśnie dziełem Boga i jest to ta sprawiedliwość, którą okazał Chrystus, żyjąc na ziemi. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Paweł chce przejść przez życie podobnie jak przeszedł Jezus, uczestniczyć w podobnych przedsięwzięciach, doznać podobnych cierpień i ostatecznie dostąpić podobnego zmartwychwstania. Nie jakobym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Nie twierdzi, że jest doskonały, ale został pochwycony przez Jezusa Chrystusa i to się już nie zmieni. Może teraz czynić postępy na tej drodze, którą
Chrystus go prowadzi. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł myśli, że Filipianie są na podobnej drodze jak on i też będą czynili postępy. No i wzywa ich do tego, żeby też się nie cofali, żeby zachowywali to, co już osiągnęli. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślał bowiem o rzeczach ziemskich. Są w Kościele różni ludzie, są tacy, którzy postępują podobnie jak Paweł i mogą być wzorem dla innych wierzących, ale są też tacy, których prawdziwym Bogiem jest brzuch, czyli kierujący się swoimi pożądliwościami i myślący tylko o tym, co jest na ziemi. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Podstawą do trwania w tym, co Bóg dla nas zamierzył, jest pamiętanie, że prawdziwa nasza ojczyzna jest w niebie i że to wszystko, co tutaj jest, skończy się i kiedyś dostąpimy przemiany ciała, tak jak nastąpiła już przemiana ducha. Filipianom to musiało być porównanie dosyć bliskie, bo każdy z nich prawdopodobnie był obywatelem rzymskim. To było miasto zamieszkane przez emerytowanych żołnierzy. Także oni byli obywatelami miasta, w którym być może nigdy jeszcze nie byli, ale korzystali z praw, jakie to obywatelstwo dawało.